Trenerze, no wasza przygoda z halowym Pucharem Polski się kończy. Dzisiaj trener też w nietypowej roli, bo nie mógł dzisiaj zasiąść na ławce trenerskiej z powodu jeszcze tego wykluczenia z meczu z Gdańskiem. No jak właśnie pana opinie z trybun? Znaczy, z trybun się lepiej troszkę ogląda niż z ławki rezerwowej, bo trochę więcej widać. Tutaj zdecydowanie Moks był od nas lepszy, mieli jakiś pomysł. Myśmy nie mieli pomysłu, jak to bronić, trochę mniej biegaliśmy niż zawsze, więc myślę, że zasłużone zwycięstwo drużyny z Białegostoku. Ja gratuluję i życzę im powodzenia w 1/4. Właśnie wydawało się, że to właśnie białostoczanie będą jakby mniej biegali. Wczoraj rozgrywali mecz ligowy, tak porównując kadry wczorajszego meczu, były niemal takie same jak dzisiaj, a jednak nie było tego dzisiaj widać na parkiecie. Znaczy, myśmy w ogóle byli przekonani, że oni nie mogą tak grać, no ale przyjechali, zagrali. Nie wiem, no nie wiem, jak oni są przygotowani motorycznie. Ja jestem przekonany, że z tym zespołem, co ja mam, my byśmy mogli grać codziennie. I myślę, że nie wiem, sobotę, niedzielę, poniedziałek, wtorek i oni by grali pewnie tak samo. Tylko że przychodzi gdzieś tam to duże boisko i to jest ten nasz problem jeszcze na razie. Gdzieś tam staramy się cały czas, żeby chłopacy jednak postawili tylko na futsal. No ale to wszystko gdzieś tam jest długa droga i no to duże boisko zawsze przeszkadza zimą, bo zimą się biega, więc no to bieganie gdzieś tam we wtorek było w klubach na trawie, więc gdzieś tam chłopaków pompuje cały czas, bo wtorek bieganie, środa tutaj, czwartek trening na dużym boisku, piątek tutaj, sobota większość gra jeszcze sparingi, także no myślę, że po prostu zabrakło. Ten pierwszy tydzień, pierwsze dwa tygodnie gdzieś tam tych treningów na dużym boisku to zawsze jest problem. A czy zespół trenera dzisiaj nie podszedł zbyt tak bardzo zachowawczo, czy tak nie zbyt dużym respektem do rywala? No myślę, że tak. No początek wyglądał tak samo jak z UG, tylko że z UG gdzieś tam chłopaków znamy. Wiedzieliśmy, że jak pobiegamy, to może coś nam to się uda. No tutaj chyba nie było tego przekonania do końca i no nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No wasza przygoda z halowym Pucharem Polski dzisiaj się kończy. Po meczu sprzed dwóch tygodni z Gdańskiem wydawało się, że no to będzie, mimo że przyjeżdża znów klub z futsal Ekstraklasy, że będzie to jednak pojedynek bardziej wyrównany niż jak to wskazuje dzisiejszy wynik. No niestety, no co jedynie pozostaje mi pogratulować drużynie gości. Po wczorajszym meczu dzisiaj biegali, mieli po prostu więcej zęba. Nam, nie wiem, może troszkę ambicji w tym meczu zabrakło, walki, woli walki. No ciężko tak powiedzieć na świeżo po meczu. Zaskoczyło was to, że rywale, którzy wczoraj rozgrywali mecz futsal Ekstraklasy, dzisiaj halowy Puchar Polski, że jednak no, nie brakowało im sił w tym spotkaniu? Zdecydowanie. Myśleliśmy tak naprawdę, że siądą po pierwszych 10 minutach, a oni tu 40 minut ganiali. No, mieli więcej sił nawet od nas, można powiedzieć. Może też to robi, że już powoli zaczynamy przygotowania na trawie, może już jakieś zmęczenie jest. Tak naprawdę nie było odpoczynku od listopada. No ciężko powiedzieć na gorąco. A nieobecność też trenera Hoffmana na ławce trenerskiej, czy miała jakiś wpływ, czy jednak było go tam słychać z trybun i coś podpowiadał wam? Nie, wydaje mi się, że brak trenera nie miał żadnego wpływu, bo siedział z tyłu za nami, wszystko było słychać, także to nie miało żadnego wpływu na pewno na wynik meczu. Trenerze, za wami ciężki weekend, wczoraj ligowy mecz, dzisiaj halowy Puchar Polski, ale chyba możecie, podsumowując, uznać ten weekend za udany. Jeden punkt w meczu ligowym, ale awans do kolejnej rundy halowego Pucharu Polski udało się wywalczyć na trudnym terenie. No tak, no wczoraj ciężki mecz za nami z Piastem, gdzie naprawdę daliśmy z siebie 200% i zamiastowaliśmy ten mecz. No dzisiaj musieliśmy tu przyjechać, także byliśmy podwójnie zdeterminowani, bo Kartuzy w ogóle nie wykazały żadnej chęci zmiany terminu, gdzie mieliśmy dzień wcześniej bardzo naprawdę ciężki mecz, gdzie w środowisku futsalowym powinniśmy sobie pomagać, a się okazało, że tutaj nie wiem, czy poczuli krew, że my mamy ciężki mecz dzień wcześniej i chcieli to zagrać. No my byliśmy dlatego podwójnie zdenerwowani i zmotywowani i przyjechaliśmy, to powiedzieliśmy sobie, że za wszelką cenę musimy to wygrać właśnie przez takie zachowanie. Tak nie powinno być, bo to nie jest zachowanie fair play, że dzień po dniu gramy mecz, a rywal nie wykazuje chęci. My poszliśmy na rękę dla Piasta, przyłożyliśmy ten mecz na ten termin. A Kartuz, nie wiem, czy czuły szansę, że będziemy po meczu i ten, dlatego może sobie strzeli w kolano, bo tak jak dzisiaj nie byliśmy zdeterminowani, chociaż w końcówce już naprawdę wyszło trochę zdrowia, bo ta dwunastka, która dzisiaj była, tylko jeden zawodnik zmieniony został, także graliśmy tym, co wczoraj. Właśnie, w ogóle nie było widać jakby tego, że wczoraj rozgrywaliście mecz ligowy, zwłaszcza w tej pierwszej połowie, no w drugiej, w końcówce to już można się było spodziewać braku tych sił. Odpadały tutaj drużyna już z futsal Ekstraklasy gdańszczanie. Wam udało się no zupełnie zdominować dzisiaj rywala.
Czy nie, no na początku no, mieliśmy swoje sytuacje, tak, można było jeszcze wcześniej, bo było H4-0, tak, no już dałem pograć dla drugiego bramkarza, dla dwóch zmienników, także wszyscy pograli i o to chodziło, no nie trzeba było nam tu strzelać, tak, 10 bramek, tylko chciałem dać zagrać wszystkim, bo wczoraj też trochę zdrowie, byśmy dalej grali z bramkarzem sobie spokojnie i odpoczywali, ale no, na koniec na swoją troszeczkę, przez swoją głupotę daliśmy i te faule, tak, niepotrzebne, bo przedłużone kartuzy miały, także... No ale cieszy zwycięstwo i mówię, no tak nie powinno być, że dzień po dniu rywal jakby nie chce w ogóle nawet rozmawiać o przełożeniu meczu. No.